Witam serdecznie Państwa. Niestety chyba zapadła decyzja na temat niszczenia polskiego złotego i polski złotych zostanie zniszczony. Sygnały na niebie i na ziemi, w przestrzeni, w telewizji i mediach głównego ścieku, przepraszam, nurtu mówią wszemim obec, że nadchodzą programy, Szanowni Państwo, programy, pomysły i prawa niszczenia wartości polskiego złotego. To oznacza, że złotówka może zostać zniszczona i dolar niestety zamiast wrócić do swojej normalnej wartości, będzie oscylował w granicach 5 zł, a może nawet 6 zł za dolara. Wszystko zależy od tego, czy te obłędne plany, które mają dalej niszczyć, degradować polskiego złotego, tak jak degradują polskiego złotego od 7, szanowni państwo, lat, czyli od początku rządów Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, niszczą polską złotówkę, niszcząc nasze oszczędności, niszcząc nasze pieniądze, niszcząc naszą gospodarkę, doprowadzając kraj do obecnej ruiny, w której jesteśmy, gdzie rolnicy nie mogą sprzedawać swojego zboża, bo przyjeżdża inne zboże, a za błędy Morawieckiego i jego rządu będziemy płacili my, podatnicy, czyli każda rodzina. W kraju, w którym Morawiecki, bankowiec, nie wprowadził w ciągu ostatnich 5 lat zamrożonych oprocentowań, dzięki czemu ludzie byli bezpieczni, Morawiecki, przez to, że nie naprawił rynku kredytowego, za to płacimy my, czyli wszystkie rodziny, czyli wszyscy podatnicy. Tak samo Morawiecki chce zniszczyć, szanowni państwo, polskiego złotego w następnych latach. Takich pomysłów, które przed chwilą wymieniłem, takich przypadków jest cała masa. Dziesiątki, jeszcze raz dziesiątki, szanowni państwo, sytuacji, w których Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński niszczą pod okiem Andrzeja Dudy, niszczą polskiego złotego od 7 lat. Zanim przekażę, szanowni państwo, te smutne informacje, które prawdopodobnie sprawią o zawaleniu polskiego złotego, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapki w górę, a także do merytorycznego komentowania. Jeszcze wezmę łyka kawy. Niestety, szanowni państwo, przechodzimy dalej. Można wejść tutaj sobie na knowhowinsider.com i tutaj mamy stopy NBP, wykresy. Szanowni państwo, niestety to, co się obecnie dzieje, nie jest za piękne. Tutaj można wejść na hotpoland.pl, kalkulator, żeby państwu pokazać to, co się obecnie dzieje. To jest jedna wielka tragedia. Proszę zobaczyć, tutaj mamy stopy NBP. Odkąd rządzi PiS, te stopy są obniżane. Proszę zobaczyć, stopy NBP są obniżane. Tutaj mniej więcej wygrało PiS i te stopy, szanowni państwo, są obniżane. To znaczy, że wartość polskiego złotego jest niszczona od początku władzy Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Dudy i następnie Mateusza Morawieckiego. Obniżanie drastycznie oprocentowania oznacza osłabianie drastycznie polskiego złotego, który gdy obecny rząd wygrywał wybory, kosztował 3 zł za dolara, a dziś jeszcze przed kilkoma miesiącami kosztował 5 i dzisiaj to 4,30 za dolara przy gigantycznym obciążeniu. Proszę zobaczyć, co się dalej stało. Wzięli, prawda, szanowni państwo, zaczęli obniżać jeszcze mocniej. Finalnie nabierając ludzi na, o czym ja alarmowałem od 10 lat, co się dzieje w Polsce, że jaka tragedia idzie do Polski i co robi rząd Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, jak niszczą Polskę. Finalnie obniżając oprocentowanie do prawie zera, nabierając ludzi, pompując, szanowni państwo, rynki tanim pieniądzem, którego się nie da spłacić, i finalnie podbili to oprocentowanie do 6,75, czyli do poziomu z 2000 właściwie 4 roku, a właściwie 2000 roku. W związku z tym, że tak wysoko, tak obniżali, szanowni państwo, oprocentowanie, teraz wejdę na kurs dolara amerykańskiego. To ma wielki związek z, szanowni państwo, z kursem dolara amerykańskiego, ale także to, co robi Mateusz Morawiecki, czyli rozdawanie pieniędzy. Takie same właśnie, jakie ma nadejść, czyli Mateusz Morawiecki chce rozdać 100 miliardów złotych, szanowni państwo, bankom zagranicznym i
deweloperom zagranicznym, aby oni mogli sprzedać dwa razy za drogo wybudowane, napompowane, sflipowane, szanowni państwo, mieszkania w kraju, w którym się, który się wyludnia. Nasz kraj niestety się, szanowni państwo, wyludnia, co jest bardzo smutne i na pewno jest nam wszystkim z tego powodu przykro. Niestety, szanowni państwo, w Polsce będą nieruchomości, już nieruchomości spadły o 50%. Szanowni państwo, do Polski, co w Polsce codziennie przybywa setki nowych nieruchomości, po prostu, bo Polska się wyludnia. Szanowni państwo, bo Polska się po prostu wyludnia. 150 tysięcy osób rocznie, szanowni państwo, ubywa z naszego kraju, jeżeli chodzi o Polaków. Dodatkowo trzeba odjąć, szanowni państwo, tych, którzy stąd wyjeżdżają. Więc istnieje taka możliwość, że w rzeczywistości Polska wyludnia się na poziomie około 180 do 200 tysięcy Polaków. Tym bardziej, jeżeli Mateusz Morawiecki i jego rząd, prawda, i partia Jarosława Kaczyńskiego dalej będą niszczyć percepcję Polaków poprzez powoływanie zwykłych Polaków do wojska zamiast pisowców, PO-wców i PSL-owców i innej maści wszystkich urzędników i polityków, których jest kilkanaście milionów i mogliby sobie z tego zrobić nawet 5 armii. Szanowni państwo, niczym Aleksander Wielki. Ale nie, oni będą niszczyć ludzi, więc ludzie będą z Polski wyjeżdżać, ludzie nie będą do Polski wracać, bo ludzie nie chcą być zapisywani do Czerwonej Armii Jarosława Kaczyńskiego. Czerwonej, bo czerwona, szanowni państwo, armia Jarosława Kaczyńskiego, czerwona armia polityków Jarosława Kaczyńskiego niszczy polskiego złotego, szanowni państwo, metodycznie od 8 lat. Proszę zobaczyć. I będą dalej niszczyć, bo takie programy jak 100 miliardów dla banków i deweloperów po to, żeby oni, szanowni państwo, w kraju, który się wyludnia, mogli dostać odsetki, szanowni państwo, z naszych podatków zamiast pieniądze, szanowni państwo, pójść na lekarzy, szanowni państwo, zamiast pieniądze pójść na biznes, to 100 miliardów, szanowni państwo, pójdzie na zagraniczne banki i zagranicznych deweloperów, nie wiem, może do ratowania Credit Suisse, może do ratowania innych upadających banków europejskich. To właśnie jest Mateusz Morawiecki, to jest właśnie Jarosław Kaczyński i to jest właśnie Andrzej Duda. Szanowni państwo, 5 lat temu, proszę zobaczyć, 8 lat temu, gdy rządziło PO, trzeba im to przyznać, dolar amerykański kosztował 3 zł. Proszę zobaczyć, raz kosztował 2,80, chwilowo, potem sobie tam 3,70, raz kosztował znowuż 2,80, potem 3,60, 2,80, prawda, 3,60, no ale generalnie oscylował wokół 3 zł. Raz troszeczkę mniej niż 3 zł, raz więcej niż 3 zł i przyszedł do władzy Jarosław Kaczyński z jego socjalistami, a socjaliści zazwyczaj niszczą wartość swojej waluty. Socjaliści rozdają pieniądze. Socjaliści jak, szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość chce rozdać 100 miliardów złotych bankom i deweloperom, szanowni państwo, zamiast, żeby te pieniądze poszły w budowanie wysokopłatnych miejsc pracy w Polsce, które będą produkowały nam pieniądze przez następne 50 lat. Szanowni państwo, 100 miliardów złotych, które chce wcisnąć Mateusz Morawiecki i jego minister Buda z partią Jarosława Kaczyńskiego oznacza, że za 100 miliardów, szanowni państwo, moglibyśmy wybudować 10 tysięcy fabryk, każda po 10 milionów złotych. W 10 tysiącach fabryk naprawdę znalazłoby się bardzo dużo, szanowni państwo, pracy, ale przecież nie można robić konkurencji niemieckim fabrykom, które sprzedają swoje produkty w swoich niemieckich sklepach w Polsce, szanowni państwo. Nie, nie można i nie będzie można. Polska to koniec. Polska się, szanowni państwo, skończyła. Polska się skończyła 8 lat temu i się kończy. Proszę zobaczyć, co zrobili z naszą złotówką. Proszę zobaczyć, co zrobili z naszą złotówką. Nasza złotówka od początku władzy tych ludzi drastycznie tanieje. Tanieje. Proszę zobaczyć, co się stało, szanowni państwo, złotówką. I dopiero zaczęła się umacniać tutaj ze względu na to, że, szanowni państwo, od roku prawie przyciskamy drastycznie pasa, podwyższając oprocentowanie do 6,75, prawda? Dlatego ona się umacnia, bo przestali na chwilę rozdawać, kraść, prawda? I obniżać oprocentowanie. To nie musiało mieć miejsca w ogóle. To nie musiało mieć miejsca. Takiej sytuacji nie ma w całej Europie. A Putin, inflacja, to oczywiście jest pewna
Szanowni Państwo, to jest pewna cząstka tego wszystkiego, ale generalnie to jest tylko cząstka. Cała reszta działań jest spowodowana przez rząd Mateusza Morawieckiego, Szanowni Państwo, bo oni rozdają pieniądze, zabierają, potem rozdają, chachmęcą, rozdają i mamy tutaj właśnie obraz czarno na białym, na wykresie, jak polska złotówka została zniszczona przez ostatnie 8 lat. W normalnych warunkach dolar amerykański powinien się, Szanowni Państwo, umocnić do mniej więcej poziomu 3 złotych, ale wygląda na to, że to się nie umocni ze względu na to, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że Szanowni Państwo, Mateusz Morawiecki i jego rządek, Szanowni Państwo, nie rządek, najpierw zniszczył rynek kredytowy, nie wprowadzając zamrożonych kredytów, o czym alarmowałem przez 10 lat, no ale no po co w sumie Polakom tutaj upiększać życie, żeby byli bezpieczni w tym czasie, gdy w Wielkiej Brytanii bardzo dużo ludzi ma oprocentowane kredyty 1%, bo mają zamrożone na jeszcze 7 lat, to Polacy, Szanowni Państwo, gryzą glebę i inny podatnik musi ich sponsorować. A teraz Mateusz Morawiecki będzie sponsorował banki, Szanowni Państwo, będzie zagraniczne banki, zagranicznych deweloperów, zapewne poszukuje w przyszłości pracy, tak jak wcześniej, Szanowni Państwo, pracował. No, gdzieś musi założyć ten swój spadochron i zlecieć. Szanowni Państwo, Mateusz Morawiecki to powinna być dymisja totalna. W ogóle ci ludzie to powinna być dymisja totalna. To, co oni chcą w danym momencie zrobić, nie po to profesor Glapiński, Szanowni Państwo, podwyższa oprocentowanie, żebyśmy my mieli coraz więcej pieniędzy na kredyty i je zaciągali, a żebyśmy ich po prostu nie zaciągali, żeby ta inflacja, Szanowni Państwo, spadła, bo takimi działaniami, jakie chce uczynić Mateusz Morawiecki, inflacja będzie jeszcze dłużej, czyli nasza inflacja się utrzyma znacznie dłużej, bo będą, przecież ktoś za to będzie musiał zapłacić, to kto zapłaci za to? Konsument, czyli będą wysokie ceny bardzo długo, będą utrzymywały się bardzo długo, inflacja będzie się utrzymywała, Szanowni Państwo, bardzo długo, przez to profesor Glapiński będzie musiał utrzymać bardzo wysokie oprocentowanie, Szanowni Państwo, przez bardzo długi czas i to będzie 2, 3, 5 może lat, jeżeli oni to zrobią i dodatkowo zrobią te kilkanaście innych rzeczy. To oznacza, że wszyscy kredytobiorcy, którzy dzisiaj zaciągnęli, którzy mają kredyty, prawda, będą musieli jeszcze dłużej płacić bardzo wysokie odsetki. Dziwotą jest, Szanowni Państwo, że ludzie, którzy mają dzisiaj kredyt, nie rozumieją, że to, co chcesz zrobić, Mateusz Morawiecki, oznacza, że oni będą płacili odsetki przez bardzo długo jeszcze wyższe. Ze względu na to, że im więcej Morawiecki wciśnie tych pieniędzy bankom i deweloperom, tym, Szanowni Państwo, będzie to oznaczało, że profesor Glapiński będzie musiał dłużej utrzymać oprocentowanie bazowe na mniej więcej 6,75, może jeszcze wyższym, może troszeczkę niższym, ale dodatkowo będzie dobijała nas inflacja. Więc ja mówię tak, 80, prawie całe społeczeństwo, oprócz tych banków, prawda, oprócz tych banków, powinno domagać się nie rozwadniania polskiego złotego i jak najszybszego zbicia, Szanowni Państwo, inflacji, jak najszybszego zbicia normalnego oprocentowania, żeby Polacy mogli zaciągać sobie kredyty na mieszkania i domy normalnym kredytem na normalne oprocentowanie w normalnej, zdrowej gospodarce. Ale my nie mamy czegoś takiego jak target inflacyjny, a jeżeli mamy, to utrzymujemy w tajemnicy, Szanowni Państwo. Wszystkie gospodarki normalne mają target inflacyjny, no ale Polacy nie mają targetu inflacyjnego, bo rządzą nami tacy ludzie, którzy chcą, żeby Polacy byli głupi i nie wiedzieli, że coś takiego istnieje jak target inflacyjny, gdzie jeżeli targetu inflacyjnego nie mamy, a tym bardziej nie mamy w kraju targetu inflacyjnego, w którym mamy inflację 18% i oprocentowanie 6,75%, mamy z krajów normalnych, z krajów takich rozwijających się, prawda, czy też na przełomie rozwiniętych, a rozwijających się mamy prawie najwyższą inflację na świecie, Szanowni Państwo, mamy prawie najwyższe oprocentowanie na świecie. Dalej to już są tylko totalne trzecie światy, a Mateusz Morawiecki mówi, że to jest, uważa chyba, że to jest fajne, Szanowni Państwo, bo chce wpompować te dziesiątki miliardów zamiast stworzyć miejsca pracy. W Polsce, Szanowni Państwo, jest cała masa nieruchomości po 200 tysięcy złotych, po 150 tysięcy złotych
i one w normalnych warunkach będą coraz tańsze, ze względu na to, że Polska po prostu się wyludnia. Szanowni Państwo, będą coraz tańsze, a jeszcze szybciej się wyludni, jeżeli wprowadzą tego rodzaju programy, Szanowni Państwo, które będą pompować tylko wielkie miasta, więc te małe miasteczka jeszcze bardziej będą się wyludniać, bo nie powstaną tam dobrze płatne miejsca pracy, bo zamiast obniżać podatki, żeby człowiek coraz więcej zarabiał, to Morawiecki i jego rząd będą wciskali pieniądze bankom i Bóg wie jeszcze komu, Szanowni Państwo, bo na przykład Morawiecki najpierw wpuści zboża na 10 miliardów złotych do Polski, nie wiadomo pochodzenia, zatruje nas może nawet tym, bo nie wiadomo jak to zboże było, Szanowni Państwo, i to wszystko było produkowane, to wszystko miało pojechać do Egiptu, to wszystko miało pojechać do Maroka, mieliśmy pomóc tym Ukraińcom, a się okazało, że polskie zboże, Szanowni Państwo, nie zostało wykupione poprzez zagraniczne korporacje, więc Szanowni Państwo, w ogóle te ukraińskie zboże to nawet nie jest Ukraińców, bo to jest zboże, Szanowni Państwo, zagranicznych korporacji wielkich, niemieckich i nie niemieckich. I to zboże, dlaczego nie pojechało do Niemiec? Zagraniczne korporacje, Szanowni Państwo, wypchnęły Polakom ukraińskie zboże zamiast wziąć się do siebie, Szanowni Państwo, przez co zagraniczne korporacje w Polsce kupiły od zagranicznych korporacji z Ukrainy to zboże i nie skupiły zboża, Szanowni Państwo, i produktów rolnych od polskich rolników, prawda? Zboża, które jest gorszej jakości, które nie jest przebadane, Szanowni Państwo, które ma wiele wad i które nie ma standardów. No ale Mateusz Morawiecki, jak to Mateusz Morawiecki? Najpierw zniszczyć rolników, potem im dać nasze pieniądze. To tak samo właśnie mamy teraz na rynku nieruchomości. Najpierw zniszczyć Polaków, przycisnąć, a potem wyciągnąć 100 miliardów, dać bankom i deweloperom. To jest pomysł Mateusza Morawieckiego na gospodarkę. Niszczyć, wyciągać, oddawać. Niszczyć, wyciągać, oddawać komuś nasze pieniądze. To jest, Szanowni Państwo, perfekcyjna gospodarka Mateusza Morawieckiego, tego tak jakby niby geniusza. Geniusza, który nie zauważył przez ostatnie 5 lat, że w Polsce mamy oprocentowania niezamrożone, mamy oprocentowania, Szanowni Państwo, masowo, na wielką skalę zaciągnięcie w Polsce, o czym ja pisałem od 10 lat. Od 10 lat, Szanowni Państwo, pisałem. No to Mateusz Morawiecki mógł się na tym, Szanowni Państwo, pochylić, czy też jego ministrowie, czy te 3000 ludzi, które tam zatrudnia za nasze podatki, którzy nie wiem co robią, Szanowni Państwo, nie wiem co, chyba na Facebooku siedzą i komentują, nie wiem, może pełnią funkcję premierowych troli. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Szanowni Państwo, to ten rolnik, czy tych rolników, czy tych deweloperów, to tylko jedna z sekcji naszej gospodarki, którą wymieniłem, którą Mateusz Morawiecki niszczy od 5 lat, Jarosław Kaczyński niszczy od 8 lat, Szanowni Państwo, w Polsce nic się nie polepsza, Polska się wyludnia, Szanowni Państwo, to wszystko jest obłęd, za 500+, Szanowni Państwo, w 2015 roku można było kupić 3 razy więcej, bo lody na przykład, Szanowni Państwo, na trójmiejskich plażach kosztowały 5 zł, dzisiaj kosztują 15 zł, więc bełkot, który opowiadają nam, że 500+, to dzisiaj jest warte 700+, prawda? To jest bełkot, bo Szanowni Państwo, w 2015 roku, gdy wchodziło 500+, na trójmiejskich plażach lody można było kupić za 5 zł, a dzisiaj kupisz za 15 zł. Więc jaka? Przecież 500+ wtedy jest warty 1500 zł pod kątem zakupu lodów na gdańskich plażach. Szanowni Państwo, cała polityka Mateusza Morawieckiego skłania się do zadłużania, wyprowadzania pieniędzy poza budżet. Przez to polska złotówka drastycznie traci. Dzisiaj ona się umocniła do 4,30, ale gigantycznym, Szanowni Państwo, wysiłkiem narodu polskiego. Gigantycznym wysiłkiem narodu polskiego. Gigantycznym. I tym, że nas wyludniają. Najpierw Mateusz Morawiecki zamknął wszystkie biznesy w 2020 roku, a potem zdziwiony, że wszystko poupadało, no to wpompował to wszystko, Szanowni Państwo, niesamowite pieniądze. No nie wiem, ja nie dostałem ani złotówki, Szanowni Państwo. Następnie Mateusz Morawiecki, Szanowni Państwo, niszczy rolników no na 10 miliardów plony i chce im to zrekompensować naszymi pieniędzmi, prawda? Naszymi pieniędzmi. Najpierw obniżają do zera oprocentowanie, nie wprowadza standardu anglosaskiego, zamrożonych oprocentowań, rekredytowań, możliwości zaciągania, refinansowania, kredytowania nieruchomości nieokredytowanych, prawda? I wielu, wielu innych rzeczy. No i finalnie wychodzi na to, że się Mateusz się pogubił znowu i co mogą zrobić innego? Wyciągnąć Polakom 100 miliardów złotych, zniszczyć wartość polskiego złotego, tak jak robią to od 7 lat, Szanowni Państwo. Na sam koniec zniszczą wartość polskiego złotego, prawda? Nie wezmą pieniędzy od Unii Europejskiej.
Drudzy powiedzą, że nie są pod, że nie dostaniemy pieniędzy z Unii Europejskiej. Ci z PO, PiS powie, że nie potrzebujemy pieniędzy z Unii Europejskiej. A co tam? W ogóle niczego nie potrzebujemy. Szanowni Państwo, nie potrzebujemy mocnej złotówki. Potrzebujemy walutę śmieciową, walutę szmatę, prawda, inflacyjną. No bo polska waluta dzisiaj jest szmatą inflacyjną. Nikt jej dzisiaj nie chce, szanowni państwo, i nikt jej nie będzie chciał, jeżeli będzie tak osłabiana drastycznie, tak jak to robi rząd Mateusza Morawieckiego. I ja po prostu mówię wprost, dlatego ja mówię ciągle o złocie i srebrze, bo wiecie, to coś też się robi w Stanach Zjednoczonych i to, co robi Mateusz Morawiecki, pokazuje, że waluta po prostu jest szmatą. To prawda, dlatego no proste jest, szanowni państwo, gdyby ktoś trzymał milion złotych na koncie milion złotych, prawda? Gdy Kaczyński wygrywał wybory, proszę zobaczyć tutaj. Gdy Kaczyński tu wygrywał wybory, tak, złotówka była mocna i wtedy za milion złotych mogliśmy kupić, szanowni państwo, za milion złotych wtedy mogliśmy kupić 333 tysiące dolarów, a właściwie 333 333 dolary, prawda? We wrześniu mogliśmy już kupić tylko za ten milion dolarów, szanowni państwo, 200 tysięcy dolarów. No dzisiaj możemy kupić tych dolarów trochę więcej, bo aż 232 tysiące, ale przy gigantycznym oprocentowaniu. Przy gigantycznym oprocentowaniu 6,75, które będzie utrzymane bardzo długo, jeżeli Morawiecki będzie dalej rozwadniał pieniądze, będzie drukował, rozwadniał, rozdawał deweloperom, zagranicznym bankom i tak dalej, no to przecież to będzie dalej się trwało, tak? Więc polska złotówka jest zwykłą szmatą, tak? Zrobili ze złotówki zwykłą szmatę. Taka jest prawda, prawda? Złotówka osłabia się nie tylko do dolara. Złotówka osłabia się, szanowni państwo, do korony czeskiej drastycznie. Chyba 30% się osłabiła. Nawet do tajskiego bata 30% się osłabiła za rządów Morawieckiego i Kaczyńskiego, szanowni państwo. Według rządu Morawieckiego marzeniem Polaka jest zaciągnąć kredyt na milion złotych i być uwięzionym na 50 lat, szanowni państwo. To jest marzenie każdego Polaka według rządu Morawieckiego. Takie rzeczy mówią w naszych telewizorkach, szanowni państwo, których ja ogólnie nie oglądam, bo nie oglądam telewizji. Nie oglądajcie, szanowni państwo, TVP, nie oglądajcie TVN, szanowni państwo. Będziecie mądrzejsi. Ja nie oglądam od 20 lat. Ja nie oglądam telewizji od 20 lat, dlatego widzę te rzeczy jak widzę. Szanowni państwo, nie oglądajcie tego. Oglądajcie, szanowni państwo, Formuła Nieruchomości na YouTube, szanowni państwo. Będziecie wtedy widzieli prawdę. W takim razie czekamy i stoimy przed dalszym osłabianiem wartości polskiego złotego, pogłębianiem, szanowni państwo, spirali inflacyjnej, pogłębianiem wysokiego oprocentowania reszty kredytów, prawda? Naszym celem powinno być obniżenie inflacji, dzięki czemu byśmy obniżyli kredyty. Wszyscy ludzie, którzy mają dzisiaj kredyty, mieliby niższe odsetki, wszyscy by byli szczęśliwi, ale nie, Morawiecki będzie podwyższał inflację, podwyższał oprocentowanie dla wszystkich, a niektórym niby będzie coś dawał, ale w rzeczywistości przez tych, którzy niby coś dostaną, a nie dostaną, bo tylko na tym stracą, dostaną tylko i wyłącznie banki. O to wszystko chodzi, szanowni państwo. Tak samo jak szanowni państwo, zagraniczne korporacje, które miały te zboże z Ukrainy, miały dostać te 10 miliardów z pieniędzy polskiego podatnika i miały na tym zarobić zagraniczne, szanowni państwo, korporacje w Polsce, a polski rolnik miał dostać w dupę. Tak, dostał w dupę przez Morawieckiego i tak, szanowni państwo, zwykły Polak dostaje dzisiaj w dupę przez Morawieckiego. I tylko mogą udawać, że komuś coś dadzą, ale oni nikomu nic nie dają. Oni dają tylko tym, którzy nas okradają, szanowni państwo. Czyli tym korporacjom, które te zboże wcisnęły nam, szanowni państwo, tym zagranicznym deweloperom i bankom, którzy nam chcą wciskać, prawda? Przecież to jest wszystko kit. To jest wszystko, szanowni, kit, to jest wszystko kłamstwo, to jest wszystko obłuda takiej najwyższej postaci. Dobra mina do obrzydliwej gry. Kłaniam się nisko, szanowni państwo. Nie da się inaczej mówić o tych finansach. Nie da się inaczej mówić o tej ekonomii. Nie da się inaczej mówić o tej gospodarce. Taka jest prawda, szanowni państwo. Nie da się. Ja bym nie chciał mówić o Mateuszu Morawieckim. Ja o tych ludziach w ogóle bym nie chciał na nich patrzeć. Ja w ogóle bym nie chciał mówić o polityce, a czysto o gospodarce, o pieniądzach, o zarabianiu, inwestowaniu, o pracy, szanowni państwo, tylko i wyłącznie. Ale niestety, praca, pieniądze, inwestowanie jest związane z tym, co robią ci ludzie na młodość lat. Gigantycznie.
Gigantycznie związane, niestety, to jest tak związane z tym, co robią nam ci ludzie od 8 lat. I to się nie skończy, bo oni to robią, szanowni. Oni to robią nam od 8 lat i będą rodzić. Kłaniam się nisko, szanowni państwo. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube.